niebo, piekło i ten raj, kto zobaczy w tobie graj. Kochani, dzisiejsze kilka słów ma być o najcenniejszej osobie w naszym życiu, o babci. O babci, która miała czas, żeby się z nami pobawić, która miała czas, żeby nas nauczyć składać origami z papieru. O babci, która potrafiła ugotować przepyszny budyń, a nie jakiś wynalazek z torebki. Kochani, tylko dzięki naszym babciom jesteśmy w części normalni, ponieważ nasze mamusie zajmowały się albo wspinaniem po szczeblach kariery, albo szukaniem kolejnego, tym bardziej udanego partnera i nie miały dla nas czasu. Jeżeli ktoś miał to szczęście i miał babcię, to wie, jakim skarbem jest babcia. Babcia uczy nie tylko zabawy, ale uczy także radości. Uczy również tego, że życie może być piękne i że można być wartościowym osobnikiem dla babci. Bo babcia jest kimś cenniejszym od pedagoga. A mamusia, sami zresztą dobrze wiecie, na swojej skórze to zbadaliście, mamusia ustawiała nas w odpowiednim miejscu w swojej hierarchii. Dla babci byliśmy zawsze najważniejsi. I jeżeli mamy podstawowe poczucie wartości jako człowiek, to zawdzięczamy to babci. Kochani, proponuję, żeby ktoś wreszcie wpadł na genialny pomysł i wystawił pomnik babci Polki, a nie mamusi, która nie potrafi i czasami jeszcze ma depresję, bo wie, że nie umie. A to wszystko, kochane, drogie koleżanki, jest w naturze. Nie przejmujcie się, że nie umiecie. Nie przejmujcie się. Przyjdzie babcia i wyrówna.